Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku idziemy na spacer przez nasze ruchome bagna tutaj i dochodzimy do rzeki, która nazywa się Blackwater. Mamy ciągle lockdown, więc gdzieś tam, jak jest fajna pogoda, staramy się ruszyć, zrobić parę kilometrów, poddychać świeżym powietrzem. Zawsze jest wesoło i zawsze gdzieś tam coś fajnego się spotka na drodze. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Patrz, jaka fajna trawa. Wow. Ale zobacz, wszystkie tulipany i żonkile, co mi zeszły, znowu je w przymrozi. No właśnie. Mamy lockdown, więc lecimy tu znowu koło chaty gdzieś. Sylwia tutaj wyczaiła jakąś nową drogę, więc zobaczymy. To jak z bajki wygląda. Ale fajnie. Zmrożone pole. Torfowisko u nas, ładna pogoda, więc trzeba iść. Cudownie, normalnie, w tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. Jak ta bajka się nazywała? Zwierzyniec? Zwierzakowo czy coś takiego? Ten leniwca, ta akcja z tymi leniwcami była dobra. A, na końcu. Ja chyba nigdy w życiu się tak nie śmiałem. Ja pierdolę. Dobre to było. Powiem Ci, że czasami warto jest obejrzeć jakąś dobrą bajkę. Co to było? Pipi pupu, ogólnie polecamy bajkę Zwierzakowo. Akcja z leniwcami jest normalnie masakra. Lałem strasznie. Masz 5 minut. To są torfowiska, nazywałem się Moving Bog, ruchome bagna. Kiedyś tutaj gdzieś w którymś miejscu był postawiony dom i gdzieś tam wodę pompowało pod spód. I po prostu w pewnym momencie to ruszyło, zmyło tą chatę, wciągło i zginęła właśnie tutaj rodzina. Jest tam taki posąg. No, zginęła rodzina. Jedna dziewczynka przeżyła tylko, bo była gdzieś tam właśnie u jakiejś cioci czy gdzieś tam. I jedna córeczka przeżyła właśnie. I to jest właśnie zrobione ku pamięci tej rodziny, która zginęła. I no i tak to wygląda. Tak wyglądają te bagna. Koparki przyjeżdżają, wyciągają ten torf, nakładają takie maszyny, maszyna to rozkłada i następnym razem, jak to będą robić, to on też pokaże, też ciekawe. Tu kolejne pole. Spokój. Tutaj, stąd to jaki brałam. Klimat fajny też. Stąd brałam na ten mój projekt. To jest drzewo ognięte w lustrze. Co tu brałaś? Odcinałaś? Aha, a, ten korzeń, co żeśmy robili. Widzisz, w tym miejscu obcięłam. Tak.
wycieczki w Irlandii. O, lew. Oj, ale czujesz jak balerina. Ziomuś. Fajnie mieszkać w takim zadupiu. No, to jest taka droga powna. Ja mógłbym mieszkać w lesie. O Boże, obrzydliwe były. Fajne, chłopcze, fajne. Nie lubię robali, a one były jeszcze takie duże. Mikrokosmos. Patrz, tu pole fajne. Fajne są robaki. Jakie kudłe. Cudowne. Ale jesteś włochaty. No. Jaki dziomuń. No. Możesz być rzeczna i nie będę. Tutaj też zobacz. Ja skam po dupie. O, chata jakaś stara. Tak. Może to jest jakaś chata taka, która tak, na pewno się będzie nadawała do wykupu. Mówiłeś, że tamta nie. Ta też nie. Ta, może tak. O, garaż by tam tu. Tak, będziesz miał garaż, chyba na rower. Tego? Na co byś chciał ten garaż? Na rower chyba. Powiększy go ja. Tak. Popatrz, to drzewo w rowej, nie? To to no. To wejście na pole. Tak. Ej, czekaj, czekaj, bo jestem zainteresowany tym domem. Ej, maszyna do życia. Stara, no. Sypialnia. Wymarzony dom. Ale czad. Szkielety jakie? No tu nie wiem, może to tak samo co? Dwa, nawet jeszcze trzy. Ej, zawala się ten dom. Głupi ty jesteś, zaraz ci coś tam spadło. Ło, wyro. Można było odremontować jej. Ja pierdolę. Ej! No to jaki kominek? Nie zauważyłem. Ej, jadalnia jest. Wszystko jest. Ej, kominek! Raz. Dwa. Trzy kominki chyba. Ej. Ale tamta chata była lepsza. Tamtą chatę kupujemy jednak. Którą? Tamtą, co byliśmy tam. Musisz zacząć biegać, to będziesz znajdował takie miejsca. Od ja nie biegam. O, tu jeszcze pole i tu konia mi kupisz. O, widzisz? Elegancko. Czyli co, jesteśmy zainteresowani kupnem? Mogę przemyśleć tą sprawę, jak będziesz wyszła. Nie, ta chata jest zajechana. Tam ta. Która zajechana? Jeszcze schody ma na piętro. Sypialnie, jak se dupniesz z widokiem na pole, to. No? I na zdjęciu też nie widać. Popatrz. Czy to jest rzeka? Tak, to jest rzeka. Zobacz, gdzie jesteśmy od tej rzeki. Kawał drogi. Blackwater. Thank you.
chcę jakiegoś tataraka, ale popatrz jakie tu jest bagno. Tataraka daj. Tu jest bagno. No co? Czekaj. O Boże. Coś ty to wymyśliła. A tu jak przejdziemy? O nie, nie przejdziemy tu chyba jednak. Poddajemy. I to właśnie chciałem usłyszeć. Wietnameczka! No, to taka chatka tutaj się dłuści z tym polem. I by było nieźle. Takim fajnym zadupiu. Nie no, ta chata jest bardzo zniszczona. Trzeba było powiedzieć, że mi nie kupić. Wyburzyć w biziet. Solidna brama, zobacz. No. Solidna brama jak nic. Chciałem tylko powiedzieć, że z tymi domami, kupnem tych domów, po prostu robimy sobie jaja. Nie mamy kasy nawet na takie inwestycje. Ledwo nam się udało kupić nasz dom, za który spłacamy kredyt, także po prostu jest wesoło. Ja zawsze sobie wyobrażam gdzieś tam, że mógłbym mieszkać właśnie w takich miejscach jakichś, na takich zadupiach, więc dlatego zawsze pewnie tak będzie, zawsze jak spotkamy jakąś chatę, to gdzieś tam zawsze będę ją obczajał. I tak naprawdę tyle. Życzę Wam dużo zdrowia, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej!